Cześć Michał. Witam serdecznie. Najsłynniejszy nieprofesjonalny rolnik w naszym kraju. No można tak powiedzieć. Zapraszamy na AR. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę mniej o samym rolnictwie, a podpatrzymy codzienne życie Michała. Dokładnie, chciałbym Was dzisiaj oprowadzić nie tylko po swoich polach, ale także po swojej ciekawej okolicy. Michał, zanim o rolnictwie i o Twojej aktywności na YouTubie, powiedz, dlaczego nas zabrałeś tutaj w te piękne miejsce do amfiteatru? Jak jest możliwość pokazania czegoś więcej niż tylko i wyłącznie rolnictwo? Myślę, że trzeba takie sytuacje wykorzystywać, dlatego też chciałbym pokazać Wam, pokazać również widzom, gdzie mieszkam, jaka jest tutaj historia. Jest to fajna miejscowość turystyczna. Ale podejrzewam, że jako młody człowiek nie przychodzisz tutaj na jakieś spektakle, teatr. To jest coś tu się, rozumiem, działo, masz jakieś miłe, fajne wspomnienia. Tak, Sekcjon to było takie miejsce spotkań, miejsce, gdzie spotykaliśmy się z znajomymi, powstawały pierwsze znajomości, przyjaźnie, wszelkiego różnego innego typu spotkania. Nie musimy wchodzić w szczegóły, tak chodzi nam, a co na tej scenie się zazwyczaj dzieje? Ona nadal jest aktywna? Tak. Tutaj ten cały teren przeszedł dość pokaźną modernizację jakiś czas temu. Koncerty, wydarzenia, spektakle. Twoje życie jest związane i toczy się wokół rolnictwa. Od małego to była pasja, gdzieś tam w wieku 4-5 lat. To pierwsze sadzanie gdzieś na ciągniku. To po prostu wchodziło w krew od małego, jakieś tam małe swoje poletka, ogródki, to zawsze gdzieś tam, zawsze mi to towarzyszyło. Praktycznie no całe swoje dzieciństwo spędziłem na wsi i w pewien sposób przesiąkłem tym. Był okres buntu, nie ukrywam, gdzieś tam w okolicach gimnazjum, że nie chciałem tego robić. Taki charakterystyczny okres. Taki charakterystyczny okres w życiu człowieka, że po prostu wszystko, co ma wokół, wszystko mu się nie podoba, ale minęło mi to na całe szczęście, poszedłem do technikum rolniczego. Skończyłem to technikum i tak naprawdę po tym technikum na 100% wdrożyłem się w gospodarstwo. Nie było jakiegoś tam ciśnienia mocnego, że jest jedyny syn, to musi on zostać na gospodarstwie. Po prostu, mówię, oprócz tego okresu krótkiego cały czas chciałem do tego dążyć, chciałem to robić. I można powiedzieć, że cały czas jest to moja pasja, ale jest też zawód. Z tego żyję, z tego rozwijam gospodarstwo. Czy gospodarstwo już jest głównie na Twojej głowie, czy jeszcze tata Ci pomaga? Jak to wygląda? Tutaj jeśli chodzi o grunty, mamy podział. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, jest to cały czas na nazwisko rodziców, jeśli tak to można ująć. A jeśli chodzi o właśnie takie dogadywanie się, nie ukrywam, że są momenty ciężkie tutaj. Jest bo cały czas to nie jeszcze... są dwa odrębne gospodarstwa, tak? To jest po prostu... Nie, to jest jedno gospodarstwo, jeden organizm. Synergia tych gospodarstw, można tak to nazwać. Przykładowo wprowadzenia uprawy bezerkowej, wprowadzenia RSM-u. Gdzieś to wszystko gdzieś tam musiało się podocierać, żeby zaczęło współgrać. Teraz głównie działam na polu. Jeśli chodzi o hodowlę, decyzyjność tutaj zostawiam rodzicom. Ja to zawsze tłumaczę na przykładzie maszyny. Jeżeli mamy jednego operatora, ten jeden operator o tą maszynę dba, wie, co może się popsuć, co gdzieś tam stuka. A jeśli mamy zmienianych operatorów, tak naprawdę przerzucamy odpowiedzialność na kogoś drugiego. I tak samo jest z gospodarstwem, jeżeli nie ma takiego wyraźnego podziału obowiązków, to wszystko gdzieś tam każdy przypycha na drugą osobę, drugą, trzecią i to niestety nie prowadzi do dobrego. W którym momencie w Twojej głowie zaświecił pomysł, że będę to uwieczniał i dzielił się z innymi? Było to przypadkiem. W szkole średniej poszedłem na studia i był taki moment, gdzie było troszeczkę więcej tego wolnego czasu. Teraz już o tym wolnym czasie mogę tylko i wyłącznie pomarzyć. Jednak gdzieś tam zawsze od tego technikum jakaś myśl była o założeniu bloga, gdzieś takie... Nie podpatrywałem blogerów rolniczych, bo tak naprawdę nie wiedziałem, że taki rynek jest aż tak mocno rozwinięty. Jednak gdzieś te blogi powstawały kolejne, lifestyle'owe, tematyczne i tak dalej. I był już taki pomysł w technikum. Jednak dopiero właśnie w okresie studiów, gdzieś tam za namową też znajomych, na początku założyłem bloga, potem założyłem kanał na YouTubie. Jeśli chodzi o moją komunikatywność, tutaj raczej nie ma problemu. Na początku był problem, żeby przyzwyczaić się do kamery, żeby przyzwyczaić się do tego obiektywu, żeby mówić do obiektywu, bo to jest taka rozmowa sama ze sobą, to jest taki prowadzony monolog. Zawsze ten YouTube to był dla mnie tylko i wyłącznie wyszukiwarką muzyki.
A potem właśnie no, poznałem Słomka, poznałem też Kulę Perkinsa. I tak naprawdę nie może podpatrywania, ale wymiana doświadczeń i w ten sposób. I rozumiem, że cały czas kontakt utrzymujecie. Tak, tak, to cały czas kontakt utrzymujemy, jakieś pojawiają się nowe projekty, pomysły i fajnie to się rozwija. A jeśli chodzi o tematykę, na początku miałem inny zamysł, szczerze mówiąc. Chciałem właśnie stać przed kamerą, poruszać pewne problemy, na to problem krwawatości mszycy, problem nawożenia poszczególnych działek. Ideą było pomagać trochę innym rozwiązywać problemy, czy rzeczywiście... Pomagać trochę innym, z drugiej strony czerpać informacje od innych. Bo tutaj nigdy nie ma sytuacji zero-jedynkowych. Jeżeli coś się sprawdza u mnie, niekoniecznie się musi sprawdzać u kogoś innego. U jednej osoby uprawa bezrukowa będzie wychodziła super rewelacyjnie, będzie żadnych problemów, nie będzie miał problemów ze spadkiem plonu po pewnym czasie, a u innych może być doprowadzić się do tego, że po 3 latach zniechęci się do niej. Skąd się wzięła nazwa? Jest kontrowersyjna. Kontrowersyjna. Niektórzy mają z nią problem, niektórzy mówią, że jest... A dlaczego mają z nią problem? Bo to się trochę kłóci. My żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko musi być idealne, wszystko musi być super, wszyscy włączając Instagrama, tutaj faceci tak, dziewczyny tak, trochę na przekór, bo każdy z nas popełnia błędy, nikt z nas nie będzie wiedział wszystkiego. Nie boję się pokazać tego, jak mi coś nie wyjdzie, jak coś tam, brzydko mówiąc, spartolę. Po prostu trzeba pokazywać tak, jak jest, a nie pokazywać tak, jak byśmy chcieli, żeby było. Udostępniając swoją twarz, będąc w jakiś sposób osobą publiczną, no to wystawiasz się zarówno na te pozytywne opinie, jak i negatywne. No. Nawet poruszyłem ten temat w swoim pierwszym bodajże filmie, że czymś innym jest krytyka, a czymś innym jest hejt. Jeśli jest krytyka i jest ona konstruktywna, no jak najbardziej można ją przyjąć, a hejt jest tak naprawdę, nie wiem, wylewaniem jakichś swoich żali i tego nie powinno być. To nie powinno mieć miejsca. Na południu Wielkopolski, skąd pochodzę, mamy jeden zbiornik retencyjny. W twoich okolicy jezior jest chyba trochę więcej. No oprócz lasów mamy cały ogrom jezior. Tutaj w naszej gminie jest 21 jezior, więc tak naprawdę praktycznie z każdego punktu możemy jakieś jezioro zobaczyć. Mając takie możliwości pod nosem, rozumiem, że jesteś bardzo dobrym pływakiem. Właśnie nie. Jak byłem mały, tak naprawdę nikt mnie pływania nie nauczył. Moi rodzice też nie potrafili pływać. I dopiero jakiś czas temu, 3 lata temu, stwierdziłem, że mieszkając na takim terenie, trochę szczerze mówiąc wstyd tego nie potrafić. I postanowiłem sobie, że się nauczę. Zacząłem pobierać lekcje i w ten sposób nauczyłem się właśnie pływania. Ale to zdarza Ci się trochę wypłynąć na głębsze wody? Jeśli chodzi o jezioro, to nie. Czuję respekt jeszcze, nie? Jednak wolę wiedzieć, że jak jest dno na poziomie 2 metrów, to jest dno na poziomie 2 metrów, a wypływając w jezioro nigdy nie wiadomo, czy jest pół, czy jest 2, czy jest 5. Więc jeszcze jestem taki trochę zachowawczy. Rybki, kajak? Bardziej kajak. Rybki, ja nie mam cierpliwości na rybki. Ja nie lubię takich czynności, które wymagają od człowieka siedzenia tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Kiedyś próbowałem, ale nie mam nerwów na to. Na twoim kanale możemy również znaleźć materiały niezwiązane z rolnictwem. Od najmłodszych lat moją taką pasją było bieganie. Kiedyś biegałem bardzo dużo przez pewien okres, tak naprawdę po technikum, gdzieś to zaczęło zanikać. Krótkie, długie dystanse? Koronnym dystansem było 300 metrów, jednak biegałem też dłuższe trasy, dłuższe dystanse. Jednak jak założyłem kanał, też w międzyczasie poznałem jeszcze ludzi, którzy zaczęli biegać właśnie na takich biegach przebojowych, typu Runmageddon, terenowa masakra. I stwierdziłem pewnego dnia, że warto zrobić coś takiego powiązanego właśnie też z kanałem przez pewien sposób. Zrobić coś takiego z widzami, z obserwatorami, zrobić taką paczkę fajnych ludzi i właśnie w takiej imprezie wziąć udział. I tak powstał team? Team Nieprofesjonalni.
naszym teamie jest bardzo dużo ciekawych ludzi, nie tylko tutaj z naszego rejonu, ale także z innych krańców Polski, bo nawet tutaj kilku zawodników będzie teraz biegło w czerwcu z południa kraju. Więc tak naprawdę jest to kolejna okazja, żeby poznać tych swoich widzów bliżej i po prostu zawrzeć jakieś relacje. Ale na tyle baktylach chwyciłeś, że kolejne imprezy tego typu zamierzasz organizować sam, tak? Znaczy się nie mogę tego powiedzieć sam. Tutaj taki pomysł wyszedł od nas, żeby właśnie zorganizować coś w naszym Cekcynie. Dyszkę Cekcyna, taka robocza nazwa tak naprawdę, jest to wszystko w powijakach, bo żeby zorganizować tego typu imprezę, tutaj potrzeba i czasu, i pieniędzy, i ludzi, i chęci. Bo powiedzmy naszym widzom, że to nie jest zwykły bieg, to jest bieg przez przeszkody. To jest, tak, terenowa masakra jest to bieg przez przeszkody, czołganie tak się, godzinkę... błota i tak dalej, ale tutaj w Cekcynie jakbyśmy chcieli zrobić coś bardziej rekreacyjnego właśnie, bieg wokół jeziora, bieg właśnie w takich miejscach, zakątkach naszego tutaj terenu, żeby pokazać jeszcze ludziom z zewnątrz, jak to fajnie wygląda. Jest to też dodatkowa atrakcja dla samej gminy. Masz jakiegoś takiego swojego ulubionego youtubera, którego śledzisz? Ktoś z branży, czy może... Jeśli chodzi o kanały rolnicze, tutaj tak naprawdę nie ma zbyt dużo czasu, żeby te wszystkie kanały oglądać, bo tych kanałów jest teraz bardzo dużo. Też nie od deski do deski, bo ja często robię tak, że na przykład oglądam urywkami, wyszukuję jakieś najciekawsze momenty. No oglądam Perkinsa, Kulę, Słomka, Was i tak naprawdę tutaj się skupiam głównie na tych kanałach. Wembera, więc jest kilka kanałów, które przeglądam. Czasami skoczę też na inne, ale mówię, tych kanałów naprawdę jest teraz już bardzo, bardzo dużo i tutaj, żeby być na bieżąco ze wszystkim, to jest ciężko. To tutaj trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to wszystko poprzeglądać. A, Bardoscy jeszcze, bym zapomniał, przepraszam. Podpatrujesz, jeżeli chodzi o sposób tworzenia, czy tematy? Jeśli chodzi o tematy, to tak naprawdę, no będąc na tych polach piaskowych, mam o tyle komfort, że mało kto ma żyto czy łubin. Temat się zawsze Więc tematy są troszkę inne niż tam u chłopaków, głównie co mają pszenicę czy rzepak. Ale tak jak powiedziałeś, temat się zawsze znajdzie. Michał, wielkie dzięki za zaproszenie Aru. Ja również dziękuję. I pokazania trochę od kuchni swojego codziennego życia, podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Życzymy Ci powodzenia. Ja życzę powodzenia Wam, ale chciałbym Was jeszcze zaprosić na swoje pola. A teraz dziękujemy na dziś to wszystko i zapraszamy do kolejnego Aru oraz na kanał Rolnik Nieprofesjonalny. Do zobaczenia.